Cześć wszystkim. Cześć, cześć, witamy. Napiszcie, że nas słyszycie i widzicie. Witamy wszystkich serdecznie na kolejnym Masterclass Binance i będziemy dzisiaj mówić o BNB. Dokładnie, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Marcin z tej strony. Jestem Binance Angel i będę miał okazję dzisiaj poprowadzić dla Was kolejny masterclass, gdzie sobie powiemy trochę o naszym BNB, czyli tokenie natywnym Binance, który ma, myślę, dużo większe możliwości niż zdajecie sobie z tego sprawę i chcielibyśmy dzisiaj pochylić się nad tymi możliwościami i przybliżyć Wam, jak BNB działa, dlaczego jest naszym zdaniem przydatny i dlaczego gdzieś tam zawędrował aż tak wysoko, czyli do top 3 market capu. A ja jestem Kasia, czyli Binance Community Manager i Marketing Manager w Polsce i korzystając z okazji, że tutaj się dopiero zbieracie, to chciałam powiedzieć, że mamy teraz bardzo fajny konkurs i pula nagród w nim to 5 BNB. O użyteczności BNB powiemy dzisiaj przez tą najbliższą godzinę, więc może tym bardziej Was to zachęci do wzięcia udziału w tym konkursie. Szczegóły są na Telegramie Binance Polish. Generalnie chodzi o to, że trzeba czytać artykuły, które udostępniamy przez cały miesiąc, zapraszać znajomych na Telegram, na Binance i potem rozwiązać quiz wiedzy pod koniec trwania konkursu. Zaraz podlinkuję ten informację o tym konkursie. Ja też Was w imieniu naszych tutaj społeczności Angelsów w Polsce zapraszam do brania udziału w konkursie. Faktycznie nagrody są ciekawe. 5 BNB na, jak to się mówi, na drodze nie leży, więc wystarczy się po nie tylko schylić, a zawsze słuchajcie, czegoś nowego się dowiecie, korzystając z naszej platformy Academy, która jest pełna bardzo ciekawej wiedzy, co ważne, w dużej mierze wiedzy po polsku. Także ci z Was, którzy nie czują się komfortowo w języku angielskim, znajdziecie większość artykułów w języku polskim. Dobra, to chyba co, przejdziemy zaczynamy dalej. Kasia może mnie tutaj przedstawić w dwóch słowach i będziemy lecieć, słuchajcie. Marcin Lewandowski, czyli Binance Angel, jak już powiedział, jest prawnikiem związanym z rynkiem nieruchomości, aktywnie inwestuje zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i alternatywnych. Nie byłby Binance Angel, gdyby nie był entuzjastą nowych technologii, w tym kryptowalut i technologii blockchain. Włada wieloma językami. Ja jeszcze nigdy nie słyszałam, jak mówi po chińsku, ale twierdzi, że mówi. Jest też wieloletnim wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Mówię po chińsku, nawet mogę Wam tutaj coś powiedzieć na potwierdzenie tego. Wo jiao ma ding, czyli mam na imię Marcin, to się tutaj Wam przedstawiłem po chińsku i tyle, jeśli chodzi, słuchajcie, o mnie. Przejdziemy sobie do BNB. Robiąc tą prezentację dla Was, starałem się zebrać takie najbardziej ciekawe informacje, które czasami gdzieś tam nam umykają z uwagi na to, że rynek rzeczywiście jest bardzo dynamiczny i wiele coinów dość mocno odlatuje i po prostu gdzieś tam nie mamy czasu na zgłębianie czasami tych powodów, tych odlotów, czyli gdzieś tam zmiany cenowej. Takim coinem oczywiście też jest BNB, które w ostatnimi czasy no, przeżywa swój złoty czas. Postaram się dzisiaj Wam opowiedzieć, z czego wynikają tak, że tak powiem, tak duże zainteresowanie samym BNB, w jaki sposób go możecie używać, czym jest BSC, czyli Binance Smart Chain i w jaki sposób jest to związane z BNB. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie intensywnie i że po dzisiejszym naszym masterclassie spojrzycie na BNB troszeczkę inaczej niż do tej pory. Natomiast przechodząc już do konkretów,
Słuchajcie, no skąd się wzięło BNB? BNB to tak naprawdę coin, który powstał trochę ponad 3 lata temu, prawie 4 lata temu. Jak to w tamtych czasach, ci, którzy trochę dłużej w tym kryptoświecie siedzą, pewnie wiedzą, że to były czasy ICO. ICO dokładnie w ten sposób BNB było dystrybuowane przez 11 dni i co ciekawe, słuchajcie, cena jednego BNB wyglądała mniej więcej w ten sposób, że za jednego Ethera mogliście dostać 2700 BNB, a za jednego Bitcoina 20 tysięcy BNB. Biorę szybciutko kalkulator, gdybyśmy sobie przeliczyli to na dzisiejsze ceny, dzisiejsza, słuchajcie, cena Ethera to jest 3,5 tysiąca, więc 3,5 tysiąca za jednego Ethera, 2700 BNB. No zobaczcie, jak wtedy BNB było wyceniane nisko, tak? Dużo niżej niż obecnie. I tu będę starał się Wam pokazać, skąd tak naprawdę ta dość duża zmiana z ICO i z tych pierwszych, nazwijmy to, dziecięcych lat BNB do poziomu top 3 market cap. Za chwilę zobaczycie, jaki to jest poziom liczony w miliardach, natomiast jest to już no podium, jeśli chodzi o kryptowaluty i za chwilę też zobaczymy, kto depcze nam po piętach. BNB jest tokenem w standardzie ERC-20, przynajmniej tak został utworzony. Standard ERC-20 to oczywiście standard oparty o sieć Ethereum. Zostało jako total supply, zostało wypuszczonych 200 milionów BNB, a 100 milionów została rozdystrybuowana. Tutaj takim języczkiem, przepraszam, uwagi jest to, że ponad, czy prawie połowa tokenów BNB będzie spalona. Palenie polega na bezpowrotnej utracie tokenów czy z obiegu, będę o tym mówił kawałek dalej, co de facto może powodować w przyszłości, że liczba tych BNB będzie coraz mniejsza i będzie to token deflacyjny. Deflacyjny, czyli taki, który nie jest tokenem inflacyjnym jako przeciwieństwo, po prostu jego total supply będzie malało. Myślę, że to ciekawa sprawa. Binance raz na kwartał pali swoje tokeny, co zawsze ma jakiś wpływ mniejszy lub większy na cenę. Mówiłem o tej kapitalizacji, to jest wykres z dzisiaj, gdy Binance Coin kosztował 633 dolary, był na 11% plusie tydzień do tygodnia. Natomiast zobaczcie, kapitalizacja Binance Coina to ponad 97 miliardów dolarów. Numer 2, czyli Ethereum, podchodzi pod 400 miliardów, no i oczywiście nasz kochany król Bitcoin ponad miliard 59 bilion, przepraszam, z zerami zawsze zjada, bilion 59 miliardów dolarów. Miejsce czwarte, myślę, że jeszcze wielu z Was długo, długo nie będzie mogła w to uwierzyć, to Dogecoin z kapitalizacją 75 miliardów, który ostatnio niechlubnie wyprzedził XRP, czyli Ripple, który jest w tej chwili na czwartym miejscu. Być może Dogecoin będzie gonił również BNB. Co będzie, to oczywiście, tego oczywiście nie wiemy i to nam pokaże najbliższa przyszłość. Natomiast my jako Binance jesteśmy dumni z tego trzeciego miejsca i z ogromnego wzrostu zainteresowania Binance Coinem, nie tylko na samej platformie Binance, ale również w samym łańcuchu Binance Smart Chain i takich platformach jak PancakeSwap, gdzie Binance Coin jest używany do opłat transakcyjnych. Możemy się tutaj pochwalić, że liczba transakcji w PancakeSwapie przekroczyła liczbę transakcji na Ethereum. Nie pamiętam w tej chwili, w jakim przedziale czasu, niemniej jednak bardzo intensywnie PancakeSwap drenuje istniejące zasoby Binance Coina, co tylko pokazuje, jak bardzo użyteczny jest to coin. Większe pytanie oczywiście, które Wam być może się pojawia, to gdzie poza
Binance'em można kupić BNB. I tutaj pewnie zaskoczę Was, że istnieją co najmniej trzy miejsca, z których możecie skorzystać, aby zakupić BNB. Jeżeli jesteście osobami, które preferują dolary, czyli kupują swoje krypto za fiaty, polecam Wam tutaj portal MetalPay lub po prostu portal Deter, który to daje możliwość zakupu po prostu za gotówkę w wybranych krajach, również między innymi BNB. Ci z Was, którzy używają Brave'a, czyli ulubionej przeglądarki całego crypto community, tam również jest możliwość, słuchajcie, zakupu właśnie BNB jako tokena, który możecie używać dalej. Ta użyteczność BNB, bo to gdzieś tam zawsze jest znak zapytania, co ja z tym BNB mogę robić. Więc BNB jako token giełdowy, czy token giełdy Binance, ma naprawdę duże zastosowanie, nie tylko takie najbardziej oczywiste, czyli właśnie do płatności na Binance, chociażby za trading, tak? Czyli możecie sobie ustawić w portalu, że kupując lub sprzedając jakieś coiny, prowizje za ich kupno lub sprzedaż pobieramy w BNB. Ta prowizja jest przeważnie mniejsza niż prowizja w danym natywnym tokenie, co gdzieś tam daje Wam możliwość obniżania kosztów waszego tradingu. Natomiast gdzie jest używany BNB? Na takich platformach jak Pundi.x, Crypto.com, czy chociażby Moneta. Tam możecie płacić u partnerów tych portali właśnie BNB jako jednostką płatniczą. Do tego mamy tutaj Exodus, gdzie chociażby możecie kupić smartfon HTC właśnie za BNB. Mamy też oczywiście Coin Payments i CoinGate, które traktują BNB jako tokeny związane z płatnością. Także tych możliwości jest rzeczywiście sporo. Możemy dodać do tego Now Payments i CoinFly, które to portale dają możliwość płacenia bezpośrednio BNB. A przypomnę Wam, że BNB jako token jest o tyle ciekawa, że przelanie BNB z jednego walletu na drugi jest dość tanie, chociażby w porównaniu do konkurencji, która, czyli myślę tutaj o Ethereum, która mocno te opłaty udało jej się obniżyć, natomiast nadal oscylują one w granicach 5-10 dolarów, co dla BNB jest dość wysokim pułapem. Inną ciekawą funkcjonalnością, niezwiązaną bezpośrednio z płatnościami, są podróże. I takie portale jak Trip.io, Travala, czy chociażby Travel by Bit, gdzie możecie, słuchajcie, zarezerwować, szczególnie w tym ostatnim, właśnie, słuchajcie, pobyt czy przelot do Australii płacąc BNB. To jest takie trochę ucieleśnienie, marzenia każdego kryptoentuzjasty, czyli to sklejenie z fizycznym światem na poziomie płatności, tak, że już nikt nie będzie próbował podważyć, czy krypto to pieniądz. Tutaj ewidentnie możecie sami zobaczyć, czy jest to pieniądz, czy niekoniecznie, natomiast de facto sprowadzamy BNB do poziomu takiego, słuchajcie, coina związanego typowo z płatnościami, który nie tylko jego użyteczność sprowadza się do giełdy Binance. Oczywiście nie samymi podróżami i płatnościami człowiek żyje, więc warto zobaczyć, słuchajcie, jeszcze takie portale, jak właśnie chociażby te związane z rozrywką. Żeby nie omawiać ich wszystkich, bo oczywiście to nie o to chodzi, to jest tylko pewien drogowskaz dla Was, gdzie tych coinów możecie używać. Mamy tutaj również, słuchajcie, chociażby coś takiego jak grę Infinity, gdzie możecie za BNB kupować ziemię. Co istotne, tokenomia każdego coina zawsze opiera się o jego użyteczność, o jego funkcjonalność i to, do czego go możecie używać. BNB i Binance
jako potentaci w tym kryptoświecie cały czas dodają te nowe funkcjonalności i nowych partnerów po to, żebyście w łatwy sposób mogli swoje BNB, które stakujecie, czy używacie chociażby ich do płatności na giełdzie, czy wrzucacie je do launch poola, żebyście w łatwy sposób bez sprzedaży mogli te tokeny używać do, po prostu do płatności. Więc myślę, że taki partner jak Binance, który to, słuchajcie, próbuje rozwijać ten ekosystem i idzie mu to całkiem sprawnie, będziemy o tym mówić przy Binance Smart Chain, to wykorzystanie BNB rzeczywiście z dnia na dzień rośnie i jest coraz to coraz większe. Podpowiem wam również, że BNB jest świetną metodą do uzyskiwania większego cashbacku na naszej karcie Binance, czyli trzymając określoną liczbę BNB otrzymujecie cashback nawet do 8% płaconej kwoty. Myślę, że to jest naprawdę świetna oferta i dająca spore możliwości. Oczywiście decyzja, czy chcielibyście z tego korzystać, należy do was. Niemniej jednak przypomnę, że właśnie Binance daje taką możliwość, stakując BNB na całkiem fajny cashback. Jadąc dalej, poza rozgrywką oczywiście mamy usługi, jak chociażby, słuchajcie, aplikacje czy zakup różnych domen czy serwerów, gdzie również bezpośrednio możecie, słuchajcie, płacić BNB jako tokenem stricte związanym z płatnością, tak? Czyli skoro ci partnerzy akceptują tego typu coiny, czy te coiny 1:1, to znaczy, że wierzą też w jego wartość i wierzą też w dużą płynność tego tokena, bo pamiętajcie, że jednym z warunków atrakcyjności tokena jest jego płynność. To jest zawsze kluczowa sprawa dla łatwego ewentualnie procesu zakupu lub sprzedaży. Co z tego, że jakiś coin jest popularny, mówi się o nim, być może jego cena jest atrakcyjna, rośnie lub po prostu gdzieś tam jeszcze nie urosła, gdy nie ma płynności. BNB jako trzeci największy token w tej chwili, jeśli chodzi o market cap, no absolutnie nie powoduje, że możecie mieć jakikolwiek problem z płynnością i z upłynnieniem BNB, czy u partnerów, ja płacąc za usługi, chociażby związane z VPN-em, tak jak tu widzicie w prawej górnej części ekranu, Pure VPN, gdzie możemy sobie płacić właśnie za serwer dedykowany bezpośrednio BNB. Myślę, że ta płynność również dla naszych partnerów jest decydująca i nie bez znaczenia, bo gdzieś tam powoduje, że token BNB jest coraz bardziej rozpoznawalny, coraz chętniej używany i gdzieś tam przyczynia się też do jego, słuchajcie, tak naprawdę wzrostu zainteresowania i gdzieś tam pośrednio wpływa to w jakiś sposób oczywiście na cenę. Inna ważna, myślę, kwestia, czyli całe DeFi czy całe CeFi, gdzie, słuchajcie, BNB jest akceptowane przez takie portale jak chociażby Nexo, portale pożyczkowe. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, jeżeli jesteście hodlerami i jesteście przyklejeni do swoich tokenów, a czasami macie potrzebę jakąś z życia codziennego, niekoniecznie chcielibyście te tokeny sprzedać, można zastawić tokeny na przykład BNB na Nexo czy na ETH Landzie. Polega to na tym, że dajemy zabezpieczenie i od 50 do 60% obecnej wartości tokenu jest wam udzielana pożyczka, czy we fiacie, czy w stablecoinie, na jakiś okres miesiąca, dwóch, trzech, rekordziści pożyczają nawet na rok, na jakiś określony procent, 10-15% w skali roku. Po spłacie tego procentu wasz token jako zabezpieczenie jest uwalniany i te środki są do waszej dyspozycji. Polecam takie portale, oczywiście lending funkcjonuje również na Binance w zakładce pożyczek w kategorii, że tak powiem, Binance Earn, tam to znajdziecie, więc
kiedyś też robiliśmy na ten temat masterclass, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam Was, żeby zgłębić ten temat. Natomiast generalnie akceptacja BNB na tych portalach pożyczkowych i nie tylko jest, słuchajcie, powszechna, więc fajnie sobie można, jak ja to mówię, mieć ciastko i zjeść ciastko. Co to znaczy? Możemy nadal hodlować BNB, część z tych pieniędzy wydać na inne cele, albo zarobić je po prostu w jakimś innym miejscu, oddać pożyczkę i odzyskać swojego drogocennego BNB. Świetna okazja, świetna moim zdaniem możliwość takiego zastawu, który znany jest ze świata realnego, dająca Wam możliwość hodlowania, która od dłuższego czasu jest jedną chyba z najlepszych strategii oczywiście funkcjonowania na tym rynku kryptowalut. Kolejne ważne pytanie, gdzie przechowywać BNB? Jak widzicie, liczba walletów obsługująca BNB, począwszy od Trust Wallet przez Ledgera, jest naprawdę dużo. Mamy też oczywiście Atomic Wallet. Polecam, ja jako osoba związana z rynkiem, przesadnie często może patrząca na bezpieczeństwo, zawsze polecam Wam jednak przechowywanie swoich środków poza giełdą. Binance jest fantastycznym miejscem i w pełni bezpiecznym co do Waszych środków. Niemniej jednak, jeżeli nie handlujecie na zasadzie day tradingu i nie potrzebujecie tych środków na giełdzie, tylko jesteście hodlerami, polecam jednak trzymanie tych środków na zewnętrznych walletach dla Waszego bezpieczeństwa i spokoju. Także to tak tutaj gdzieś na marginecie. Większość tych walletów, jak widzicie, jest walletami ciepłymi, czyli hot wallets, czyli walletami software'owymi. Ja tutaj znowu jako ta osoba od bezpieczeństwa polecam stosowanie walletów hardware'owych, takich jak chociażby Ledger, bo wtedy za bezpieczeństwo środków jest niewątpliwie większe. Myślę, że o tym wiecie, natomiast naszą tutaj dewizą i pomysłem, jeśli chodzi o naszą misję w Binance jako Binance Angel, jest to przypominanie o tych podstawowych zasadach. Nigdy nikt z Binance'a do Was nie zadzwoni, nie poprosi o podanie swojego hasła, nie będzie prosił o przelanie swoich środków. To tak, słuchajcie, nie działa. Jeżeli macie takie sygnały, zawsze prosimy Was o kontakt. Napiszcie do nas, czy na Telegramie, czy jakkolwiek będzie Wam wygodnie. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo, bo niestety pamiętajcie, że hype, który obecnie mamy i wzrosty, które są już za nami, no przyciągają niestety nieuczciwe osoby i szukają te osoby okazji do zarobku. Tak? Także ja ani nikt z moich kolegów, łącznie z Kasią, naszą tutaj kochaną, nigdy nie będziemy Was prosić o podanie walletu, o przelanie środków, o jakieś podanie seedów. To zawsze jest oszustwo. Robiliśmy osobny masterclass na temat skamów. Ci z Was, którzy jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam, żebyście sobie ku przesrodze taki skam alert włączyli i zobaczyli masterclass, gdzie dość szczegółowo ten temat zgłębiamy. Natomiast przechodząc już z powrotem do samego BNB, mówiłem o tym na początku, że BNB jest regularnie palone. Na czym polega to palenie, czyli proces burnu polega na trwałym wycofaniu pewnej ilości jednostek z obiegu, czyli z total supply. Co istotne, żebyście też dobrze to rozumieli, palenie BNB oparte jest o smart contract o dziwnej i magicznej nazwie burn, czyli samo BNB w swoim kodzie źródłowym ma zapisany obowiązkowy program palenia, czyli usuwania tak naprawdę tych tokenów na stałe z rynku. Wspominałem Wam, że total supply BNB to jest 200 milionów BNB. Celem docelowym BNB jest 100 milionów BNB, czyli 50% total supply, czyli wszystkich tych wypuszczonych tokenów. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mamy 153 432 897 BNB i to jest stan z rana, czyli zobaczcie, już ponad 40
6 milionów tokenów została spalona. Tak? Została spalona, została trwale wycofana z obiegu. Zobaczcie, 15, słuchajcie, BNB burn za nami. Podane tutaj mamy poszczególne liczby. Te cyfry się oczywiście, słuchajcie, zmieniają, bo to zależy od wielu czynników. Od wolumenu na giełdzie, to jest zapisane szczegółowo na smart kontrakcie BNB, jak jest algorytm obliczania tych właśnie wypaleń czy spaleń BNB. Niemniej jednak one są regularne, tak jak mówiłem, mniej więcej co kwartał i jakby nie ma możliwości, żeby one się nie odbywają. Palenie tokena na jego, można powiedzieć, cenę zawsze ma bardzo dobry wpływ, no bo pamiętajcie, że popularność BNB rośnie, w związku z tym chętnych na jego zakup jest coraz więcej, a tych tokenów jest de facto coraz mniej. To, co mówiłem wcześniej, idziemy w kierunku deflacyjnym, czyli malejącego total supply, które zmniejszy się jeszcze o ponad 50 milionów, przepraszam, nie milionów, tylko tak, 50 milionów tokenów, tak? Czyli jeszcze sporo tych BNB zostanie spalone i tutaj wydaje się, że strategia hodlowania wydaje się jak najbardziej zasadna i na miejscu, bo po prostu daje to Wam jakiś tutaj komfort tego, że tych tokenów na pewno nie przybędzie. Przypomnę Wam, Bitcoin, czyli nasz król, jego total supply też jest skończone, czyli 21 milionów, natomiast Bitcoin nie jest palony, tak? Jego total supply nie maleje, nie ma takiej możliwości, żeby tych bitcoinów było mniej. Oczywiście pomijam kwestię zagubienia dostępu do swojego portfela w postaci seedów czy jakichś innych przykładów, natomiast Bitcoin nie jest palony, w przeciwieństwie do BNB. Uważam, że to jest naprawdę świetna funkcjonalność, która niewątpliwie no, przyciąga zainteresowanie inwestorów samym tokenem, którego jest po prostu coraz mniej. Mówiąc o BNB, nie sposób, słuchajcie, powiedzieć, nie wspomnieć chociażby o naszym młodszym bracie w Binance, czyli o Binance Smart Chain, czyli w skrócie BSC. Zanim sobie omówimy BSC i w jaki sposób jest ono połączone z BNB, chciałbym, żebyście zawsze pamiętali, że każda kryptowaluta ma swój blockchain. Blockchain Bitcoina, blockchain Ethereum i blockchain BNB to są różne blockchainy. Wielu z Was, szczególnie ci, którzy zaczynają i próbują wysłać swoje środki z giełdy na inny adres, kuszą się niskimi cenami związanymi z wysyłem coinów na Binance Smart Chain i często wysyłają na przykład Ethereum Binance Smart Chainem. To jest duży błąd, to są różne chainy, różne blockchainy, więc zawsze proszę sprawdzajcie, co wysyłacie i jakim łańcuchem. Dobrą metodą, którą też zawsze polecam, jest wysyłanie małych kwot. Czyli jeżeli na przykład chcecie komuś wysłać 1/10 Ethereum, czyli w tej chwili to jest $350, to nie wysyłajcie od razu całej tej 1/10, tylko wyślijcie 1/100, czyli po prostu 10 razy mniej, sprawdźcie dwa razy adresy, sprawdźcie, jakim blockchainem wysyłacie, wyślijcie, jak dojdzie z drugiej strony, to dopiero wyślijcie resztę. Zawsze warto to robić. Binance Smart Chain ma takiego specjalnego bridge'a. Bridge'a, czyli możliwość wyciągania błędnie przesłanych tokenów, czyli na przykład wysłaliście na adres Binance Smart Chainowy Ethereum, po łańcuchu Ethereum, technicznie dość łatwo można odzyskać to Ethereum i przeflancować je, przerzucić na Binance Smart Chain, bo to też jest może dość myląca kwestia. Jest możliwość niejako przerzucenia Bitcoina, Ethera czy jakiegokolwiek innego, jakąkolwiek inną kryptowalutę na token natywny w Binance Smart Chain. Nazywa się to PEGI Coin,
Będę Wam o tym mówił na końcu, w jaki sposób to zrobić. Czyli tak naprawdę każdą kryptowalutę możemy zamknąć w danym blockchainie, jako nazwijmy to zwrapowaną, czyli spakowaną do tego chaina. To jest bardzo fajna umiejętność w większości chainów, tych bardziej zaawansowanych. Chciałbym, żebyście gdzieś tam mieli tą wiedzę. Natomiast sam Binance Smart Chain. Kwiecień 2019 to start. Idea to szybki i zdecentralizowany handel, niskie opłaty, a przede wszystkim duża przepustowość. Tak? Pamiętajcie, że to są czasy, kiedy Ether powoli zaczyna się zapychać. Szczyt tego braku przepustowości na Etherze to jest pierwszy kwartał tego roku, gdzie transakcje dochodzą do 40-50 dolarów na Etherze, co powoduje, że sens tych tak zwanych finansowych Lego, czyli tych wszystkich puzli, które DeFi nam daje do ustawienia obok siebie, żeby stworzyć coś większego, no przestaje mieć większy sens, jeżeli za przesyłkę 10 dolarów, coina o wartości 10 dolarów macie zapłacić 40. Ether oczywiście nie stoi w miejscu i pracuje na przejściu do ETH 2.0, który przeskaluje całkowicie tego coina na Proof of Stake, czyli na zupełnie inny protokół, nie oparty o wykop, tylko o walidatorów, co już ma miejsce tak naprawdę tutaj w BSC. Natomiast Binance Smart Chain miało być odpowiedzią do szybkich ruchów, do niskich opłat, a przede wszystkim do smart kontraktów i kompatybilności z Ethereum Virtual Machine, która jest powszechnie używana. Co ważne, chciałbym, żebyście gdzieś tam to sobie zakodowali, Binance Smart Chain to nie jest BNB. To jest osobny blockchain obok blockchaina Binance Coin, które działają obok siebie. Oczywiście one są ze sobą mocno sprzężone, ale to są dwa różne blockchainy. Binance Chain, czyli ten oparty o BNB, to są tokeny typu BEP2 i BEP8, natomiast znany pewnie niektórym z Was token BEP20 to jest token Binance Smart Chain. Czyli pamiętajcie, te dwa ekosystemy działają obok siebie. Oczywiście one gdzieś tam są, się nawzajem przeplatają, niemniej jednak to są dwa różne blockchainy. To nie jest to samo. Tutaj krótka informacja z mojej strony, taka technologiczna dla tych z Was, którzy czasem tej wiedzy łakną, że BSC jest chainem opartym o konsensus i 3-sekundowy czas bloków oparty o zmodyfikowany proof of stake, a dokładnie proof of stake authority, gdzie jakby walidatorami są uczestnicy sieci, którzy stakują BNB. No i oczywiście tam jakby już większe szczegóły nie będziemy wchodzić, bo myślę, że to nie o to chodzi. Natomiast co ważne, Binance Chain i Binance Smart Chain to tak naprawdę łańcuchy w pewnym sensie bliźniacze, więc możemy mówić tu o zgodności cross-chain, czyli przenoszenie zasobów z Binance Chain na Binance Smart Chain jest naprawdę proste i nie wymaga od Was wiedzy specjalistycznej. Taka też była idea nadbudowy Binance Chaina dodatkowym chainem. Dla tych bardziej zaawansowanych to nie jest layer 2, tak jak to będzie w Ethereum docelowo funkcjonowało. Niemniej jednak w pewnym sensie jest to odciążenie głównego chaina Binance'a, czyli Binance Chain, ponieważ Binance Smart Chain wprowadza tą dodatkową funkcjonalność chociażby smart kontraktów. I teraz tak, żeby Wam pokazać, jak
jak chociażby się rozwija nasza, że tak się wyrażę, sieć Binance Smart Chain. Chciałem Wam pokazać tokeny i funkcjonalności, które już dzisiaj korzystają z tak naprawdę BSC. Począwszy od stablecoinów, jak chociażby kultowy już binansowski BUSD. Tu widzimy też, zobaczcie, Paxosa, Venusa, to są protokoły, które opierają się o BSC. Pierwszym takim najbardziej, nazwijmy to, topowym rozwiązaniem jest oczywiście Chili's i ich tokeny NFT związane z klubami piłkarskimi. Oni również bazują na naszym chainie, na chainie BSC. Infrastruktura, tak chociażby jak BSC Scan, tak, czy chociażby Jelly Swap, to takie miejsca, gdzie natywnie używamy Binance Smart Chain. No i oczywiście tu wallety, tak, począwszy od Coin98, które tutaj tą grafikę nam podało przez SafePala, My Ether Wallet, tam znajdziecie te funkcjonalności związane z Binance Smart Chain. No i król absolutnie, król królów, czyli tak naprawdę całe DeFi, tak? DeFi, które do swojego działania i do tej rewolucji, którą gdzieś tam prawdopodobnie wprowadzi w takich tradycyjnych finansach, dając ludziom możliwość planowania rzeczy, które dzisiaj w normalnym świecie nie funkcjonują, no to chociażby PancakeSwap, tak, który stoi na BSC, który daje Wam bardzo szybkie, bardzo tanie transakcje i wymaga do swojego działania korzystania z BNB jako tokenu transakcyjnego, prowizyjnego za te wszystkie czynności, które będziecie gdzieś tam chcieli wykorzystać. No takie inne znane miejsca, jak Dodo Exchange, to tam myślę, że większość z Was kojarzy, czy Burger Swap, Unitrade, trochę tego jest. Oczywiście cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i nowymi partnerami, począwszy od tych partnerów infrastrukturalnych czy cross-chainowych, poprzez wallety, DeFi i NFT-sy, które przeżywają swój, myślę, złoty czas i te NFT-sy, myślę, cały czas będą szły do przodu, tworząc rozwiązania, które do tej pory wydawały się no mało prawdopodobne. Pozwoliłem też sobie wrzucić takie krótkie info o tym, jak, słuchajcie, wyglądają stopy zwrotu, jeżeli używamy blockchainów konkretnych do tak naprawdę do zarabiania, tak? Gdzieś tam do mnożenia tych naszych potencjalnych zarobków. Zobaczcie, BNB, jeśli patrząc na roczne przychody, to jest razy 17. Myślę, że to jest całkiem niezły wynik. Przed nami jest tylko Luna, Solana i FTM, trochę inne blockchainy służące do innych zastosowań. Czyli my jako Binance bardzo, bardzo się z tego cieszymy, że community na całym świecie używa tych tutaj, słuchajcie, rozwiązań, które proponujemy, czyli Binance Chaina i Binance Smart Chaina do budowania swoich projektów i opierania jakby ich działania o infrastrukturę związaną z BNB i z Binance Smart Chain. Mówiłem też o tym chwilę wcześniej, o tym Peggy Coin, czyli o tokenizowaniu tak naprawdę wszystkich możliwych kryptowalut do Binance Smart Chaina. Jak to działa? Polega to na tym, że niejako zamykacie chociażby Bitcoina w formie zwrapowanego, czyli zapakowanego coina w danej sieci. Co to daje? Daje to Wam chociażby możliwość przesyłania Bitcoina po Binance Smart Chain między adresami, bo odbiorca otrzymuje zwrapowanego Bitcoina. Tu pokazałem Wam taki przykład, że możecie sobie na przykład zwrapować, czego oczywiście Wam życzę, 10 Bitcoinów i otrzymać jako substytut tych Bitcoinów BTCB. B od Binance Smart Chain. Innym przykładem, ci z Was, którzy stakują ETH na Binance, jeżeli zdecydujecie się taki ruch zrobić, to otrzymacie
od Binance'a za wpłacone 32 Ethereum, tak zwane BETH, czyli właśnie zwrapowany token Ethereum oparty o Binance Smart Chain, który jest substytutem 1:1, tak jak tutaj to widzicie na slajdzie, czyli każdą kryptowalutę możemy zwrapować w danym, jeżeli oczywiście pozwala na to dana sieć, zwrapować ją właśnie w Binance Smart Chainie, żeby przesyłać ją po Binance Smart Chainie do różnych funkcjonalności, które chcielibyście oczywiście gdzieś tam wykorzystywać. Mówię wam o to jako ciekawostkę, bo czasami część z was, widząc taki skrót jak BTCB czy BETH, po prostu może nie wiedzieć, o co chodzi. To jest właśnie wrapowanie czy tokenizowanie właśnie coinów w konkretnym blockchainie. I na deser pozwoliłem sobie zostawić dwie informacje, z których gdzieś tam sami sobie prawdopodobnie wyciągniecie swoje jakieś przemyślenia czy podejścia. To PancakeSwap, czyli lider wśród zdecentralizowanych giełd czy miejsc opartych o AMM, czyli animatora automatycznego rynku, które gdzieś tam pewnie docelowo będą zwiększały swój udział w rynku, nazwijmy to, jakkolwiek by to brzmiało, tradycyjnym kryptowalut. PancakeSwap, czyli miejsce, gdzie możecie kupić tokeny nigdzie nie listowane, w tym dość modnym ostatnio trendzie chociażby SafeMoon czy Shiba Inu, czy różnych dziwnych coinów, które szybko powstają, dają zarobić albo mocno spadają. Oczywiście to zawsze pozostawiam wam i to ryzyko inwestycyjne wchodzenia lub nie w taką inwestycję. Niemniej jednak PancakeSwap stoi na BSC, jest specyficznym miejscem, gdzie nie funkcjonują order booki, czyli księgi zleceń, i tak naprawdę głównym naszym zadaniem jest udostępnianie, jeżeli tak można powiedzieć, płynności lub też po prostu farmienie konkretnych coinów. Coinem PancakeSwap jest Cake, dostępny oczywiście na Binance, czyli gdzieś tam możecie go sobie oczywiście dość łatwo sprzedać. Ci z was, którzy pierwsze słyszą na temat PancakeSwapa, przypomnę, że do używania tych giełd nie ma potrzeby przeprowadzania KYC i zakładania konta takiego tradycyjnego jak na giełdzie. Niemniej jednak musicie mieć swój portfel taki jak MetaMask, żeby korzystać z ich funkcjonalności. Jeżeli jesteście ciekawi czegoś więcej na temat PancakeSwapa, to odsyłam was do naszej akademii, gdzie dość fajnie całe te giełdy od Uniswapa, SushiSwapa, kończąc na PancakeSwapie, mamy omówione, opracowane i możecie sobie gdzieś tam uzupełnić waszą wiedzę. Dla mnie istotne, PancakeSwap daje wam możliwość hodowania cake'ów poprzez dodawania płynności, czyli liquidity providing lub po prostu farmienie tokenów cake i ewentualnie ich hodowanie lub sprzedawanie, kończąc na stakingu swoich coinów na giełdzie. To tak tylko informacyjnie i pokazuję wam tego PancakeSwapa jako miejsce, gdzie rzeczywiście BSC pokazuje swoją moc i swoją taką funkcjonalność bardzo, bardzo rzeczywistą. I na koniec chciałbym wam jeszcze pokazać wykres. Myślę, że każdy z was wie, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna i ja was do niczego nie namawiam i niczego nie sugeruję, natomiast chciałem wam po prostu pokazać cenę BNB w ostatnim roku, tak naprawdę od stycznia do maja, i pokazać wam, w jaki sposób zwiększenie użyteczności, spalanie, popularność samego Binance'a powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tego coina, co wpływa dość mocno na cenę. Myślę, że ci z was, którzy kupowali na początku roku, są więcej niż zadowoleni, co pewnie dotyczy nie tylko BNB. Niemniej jednak pamiętajcie, że za BNB stoi ta funkcjonalność. Stoi cały ekosystem Binance Chain, Binance Smart Chain, stoi za tym Binance, więc
jakby tutaj te fundamenty i technikalia związane z danym coinem są naprawdę silne, więc nie są to jakieś takie zdarzenia przypadkowe, tak bym na to spojrzał, czyli gdzieś tam ta cena nie idzie dlatego, że ktoś chce, żeby ta cena szła, tylko żeby po prostu ona idzie z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie. Natomiast tak jak mówiłem, decyzja inwestycyjna odnośnie ewentualnego zakupu BNB to jest wasza prywatna sprawa. Ja broń Boże do niczego was tutaj nie namawiam, nie sugeruję. Chciałbym też jeszcze dodać na koniec ważną informację, że BNB nie oznacza udziału w samej giełdzie, tak? To nie jest jednostka uczestnictwa, to jest token natywny Binance'a, czyli Binance Coin, natomiast ona w żaden sposób nie pozwala wam na udział w giełdzie, tak? Jedna z dużych giełd, którą pewnie wszyscy znacie na C, ostatnio miała premierę na dużej amerykańskiej giełdzie Nasdaq, gdzie możecie kupować de facto jednostki uczestnictwa w tej giełdzie poprzez akcje tej giełdy. Ta giełda jest również dostępna pod pseudonimem Coin na naszej platformie w zakładce stokenizowanych akcji i tam rzeczywiście kupujecie udziały w danej giełdzie. Tutaj BNB jest tokenem giełdy, nie jest jednostką uczestnictwa czy udziałem w samej giełdzie. To chciałbym doprecyzować, żeby gdzieś tam wam nie mącić. Natomiast podsumowując, już nawet nie samą cenę, bo myślę, że to zawsze jest kwestia subiektywna i tym się nie należy kierować, tylko rozwój BSC i Binance Chaina i samego BNB, no to wydaje się on dość stabilny i zrównoważony, tak? Czyli gdzieś tam te funkcjonalności nowe dochodzą z uwagi na dość dużą prędkość i niskie opłaty transakcyjne. Mocno to zainteresowanie BNB rośnie. Życzyłbym sobie i wszystkim z was, żebyśmy skoczyli ten pudełko wyżej, czyli na drugie miejsce, aczkolwiek tutaj konkurent jest bardzo, bardzo silny i Ethereum ma ze sobą dużo dłuższą historię, dużo większą społeczność, dużo większe zastosowania, więc powiem szczerze, pewnie trochę to potrwa, zanim BNB dojdzie do tej drugiej pozycji. No kto wie, może będzie nawet to pozycja numer jeden, gdy nasz król dziadek tą pozycję być może kiedyś opuści. Tego nikt nie wie, sami wiecie, że tak naprawdę świat krypto jest nieprzewidywalny i nikt nie wie, co się wydarzy jutro. Dementuje plotki, że my coś wiemy więcej, będąc w Binance. Wiemy tyle samo, co wy. Nie wiemy, co się będzie działo. Życzymy wam oczywiście, żeby wasze portfele zachowywały się tak, jakbyście sobie tego życzyli. Niemniej jednak pamiętajcie, to jest krypto, tu może wydarzyć się dosłownie wszystko. No z mojej strony to tyle. Przekazuję głos do studia, do Kasi, która być może gdzieś tam coś chciałaby też dodać od siebie. I tym optymistycznym akcentem czekamy na wasze pytania. Słuchajcie, mamy jeszcze chwilkę czasu, jakieś 10 minut, więc jeśli macie jakieś pytania do Marcina odnośnie tego wykładu, to zapraszam, jest jeszcze na to chwila czasu. Zapraszam was, słuchajcie, chętnie tutaj odpowiem na wasze jakieś pytania, wątpliwości. Mam nadzieję, że to, co wam przekazałem, było ciekawe i pozwoliło wam spojrzeć na BNB trochę innym okiem, jak to się mówi. Dobra, mamy tu coś. No to tak, Czesław pyta, czy można odwrapować takiego BBTC? Tak, dobra, to znaczy, czy można takiego Bitcoina potem przesłać klasyczną siecią Bitcoina? Tak, to jest proces odwracalny. W każdym momencie możesz to odwrapować, czyli przenieść z powrotem do pierwotnej wersji, czyli Bitcoina, czyli BTCB, zamienić z powrotem na BTC. Technicznie polega to na tym, że token BTCB jest spalany i ujawnia się jego prawdziwa, że tak powiem, zawartość. Także to jest proces odwracalny w jedną i w drugą stronę, znaczy inaczej, nie można, przynajmniej nie mam takiej wiedzy, żeby można było wrapować BNB na blockchainie BTC, bo to jednak
jakby pamiętajcie, że Bitcoin jednak jest dość stary, to jest pierwsza kryptowaluta i tamte możliwości techniczne są mocno ograniczone w porównaniu chociażby do BNB czy do Ethereum. Natomiast odpowiadając na pytanie, tak, łatwo to można zrobić, to jest proces odwracalny. Dobra, tutaj ciekawe pytanie. Grzegorz pyta, czemu w świecie krypto mówi się, że BNB to podróbka ETH? Okej. Okay. Znaczy pytanie. No bo inaczej, no zobaczcie. Ether niewątpliwie był pierwszy, jeśli chodzi o smart kontrakty. Ether niewątpliwie jest duży, ale Ether ma nadal duży problem z płatnościami. Ja jestem zdania, że rynek dobry to rynek takim, gdzie jest, to jest to rynek taki, gdzie jest konkurencja. Czyli to userzy decydują, czy chcą korzystać z BNB, czy chcą korzystać z Ethera, czy chcą korzystać z Polkadot, z Atomu, czy z innych chainów, tylko że one wszystkie robią co innego. Pamiętajcie, tak z mojej perspektywy, że świat kryptowalut zmierza, moim zdaniem i nie tylko moim, do jednego. Do tego, żeby wszystkie te blockchainy różne skleiły się w jeden super blockchain poprzez bridge. Bridge, czyli przejścia tak naprawdę DOT-u do BNB, BNB do Ethera, Ethera do Bitcoina, po to, żeby stworzyć jeden ogromny interdyscyplinarny blockchain. Tak? Takim powiedzmy coinem, który ma być takim Googlem dla, czy jest, czy ma być Googlem dla kryptowalut, jest Atom, tak? Czyli kosmos, który próbuje gdzieś tam łączyć te różne blockchainy w jedno. Czy BNB to podróbka Ethereum? Moim zdaniem nie, bo tak naprawdę trochę inną klientelę ma Ethereum, a inną mam BNB. Uważam, że kopiowanie nie jest niczym złym, bo rzeczywiście Ether był pierwszy. Natomiast ja spoglądam na to w ten sposób, że tak naprawdę oba te tokeny są różne, mają różne community i dzięki tym różnym community pojawiają się różne pomysły. PancakeSwap robi co innego, Uniswap robi co innego, inne tokeny są oparte o Ethereum, inne o BNB, nie ma w tym nic złego, jeżeli, że tak powiem, ten rynek cały czas szuka jakichś nowych funkcjonalności. A na jakim chainie? Dla nas jako userów na końcu nie ma to, myślę, jakiegoś większego znaczenia. Dobra, tutaj bardzo fajne pytanie. Bartosz pyta, czy podczas spalania BNB ktoś traci swoje tokeny? Nie, nigdy. Spalane są te tokeny, które no niejako nie są w obiegu, tak bym powiedział. Czyli nie ma takiej możliwości, że się pewnego dnia się budzicie, mieliście dwa BNB na koncie i nagle wam się jeden spalił i się okazuje, że macie jeden token. To nie na tym polega. To chodzi o circulating supply, czyli funkcjonujący zasób. Oczywiście no, ktoś te BNB oddaje do spalenia, natomiast nie są to userzy tacy jak wy, którzy macie te środki na koncie. Pamiętajcie, każdy blockchain, czy już niezależnie czy to BNB, czy Ethereum, czy Bitcoin, no nikt nie ruszy waszych tokenów bez klucza prywatnego. Tak, to jest niemożliwe, że nagle się wam coś spali. Zdarzają się takie czasem przypadki, jak chociażby na docie, jak denominacja. Bo nie wiem, czy wiecie, że pół roku temu DOT został zdenominizowany z 400 dolarów za sztukę na 4 dolary, ale ta denominizacja polegała na tym, że wszyscy, którzy mieli na przykład jednego dota za 400 dolarów, nagle tych dotów mieli 100 o wartości 4 dolarów. Także jakby per saldo to było 1:1. Natomiast odpowiadając na pytanie, nie, nigdy w waszym portfelu nie spali się żadno BNB, nawet jeżeli do takiego palenia akurat w międzyczasie dojdzie. Czyli nie obawiajcie się? Nie obawiajcie się, że znikną wam nagle wasze BNB. Hubert pyta, czym jest Elastic BNB, czyli XBN? O Boże, bałem się jakiegoś pytania, gdzie nie będę wiedział, co mogę powiedzieć, żeby tu głupot nie opowiadać. Wiesz co, powiem szczerze, nie wiem. Nie spotkałem się z tym Elastic BNB.
Mogę temat zgłębić, jeżeli zostawisz do siebie kontakt, to z przyjemnością odpiszę ci, co udało mi się zgłębić. Nie chciałbym tutaj opowiadać jakiejś historii, które potem będą, że tak powiem, krążyły, że Lewandowski nie wie, co mówi. Także wolałbym na to pytanie odpowiedzieć, zgłębiając trochę głębiej ten temat. To jest jakiś token na pancake'u, ale też nie wiem nic więcej. To też moja wiedza na tym się kończy. Dobra, zastanawiam się, co tu jeszcze mamy. Oczywiście są jakieś pytania niezwiązane z dzisiejszym wykładem, więc nie będziemy na nie odpowiadać, słuchajcie, bo po to mamy Binance 60 raz w miesiącu, że wtedy odpowiadamy na wasze pytania dotyczące wszystkiego. Dobra, więc ostatnie minutki na pytania. No pytajcie, słuchajcie, co jeszcze ewentualnie chcielibyście wiedzieć. Oczywiście zawsze będę o tym mówił, polecam wam korzystanie z Binance Academy, tam naprawdę jest ogrom wiedzy z przykładami do objęcia w dużej mierze w języku polskim, więc nie można się zasłaniać tym, że nie wiemy, co to znaczy. Ponieważ transmitujemy na globalnym kanale Binance na YouTubie, to pytają nas obcokrajowcy, w jakim języku mówimy. I pojawiło się to nawet kilka... To możemy powiedzieć, hello to the Binance Global Community. We do speak in Polish. Polish, yeah. So if you don't understand, please leave us a message or don't hesitate to ask anything on chat. We'll try to answer that. We're really happy that you're listening this masterclass in Polish. It's quite complicated for people from abroad. It's not Russian and German though, because they were betting those languages. Okay. Dobra, tutaj widzę jeszcze jedną rzecz, korzystając z tego, że mamy 3 minuty. Jest pewna skonfundowanie w komentarzach. Ktoś pyta o przelewy SEPA i euro, jakby SEPA w walucie euro. Była pewna zmiana i stare numery do depozytów już nie są aktualne, ale wszyscy już widzą nowe. Więc nie martwcie się, po prostu zobaczcie na swoją zakładkę, w swoim profilu na Binance i tam są nowe numery do przelewów i one się zaczynają też od GB. Tak jak poprzednie, tylko jakby numer jest inny. Więc nie wiem, mam nadzieję, że udało mi się to wyjaśnić. Fajne te bluzy macie. Mamy bardzo fajne bluzy i można je też... Tak, bardzo wygodne są, bardzo dobrze się piorą, bardzo fajnie się w nich chodzi. Mamy sporo konkursów na te bluzy, więc śledźcie nas na Telegramie, bo raz na czas jest konkurs, gdzie można wygrać gadżety Binance. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że na polskim Telegramie zaraz będzie 10 tysięcy osób. Więc dołączcie, cieszymy, bo omija was cała zabawa, jak was tam nie ma. Czy ciężko zapracować na bluzy? Nie tak ciężko. Nie wydaje mi się, żeby aż tak ciężko. No. Raz na czas robimy jakiś konkurs na coś, a też czasem podczas webinarów, więc zachęcamy do udziału w życiu społeczności. Na pewno będzie jeszcze okazja. Słuchajcie, dobra, to kończymy powoli. Ja jeszcze tylko powtórzę, że mamy konkurs nie na bluzy tym razem, tylko na BNB. Jest pula 5 BNB. Do wygrania wygra 9 osób. Pierwsze i drugie miejsce to jest po jedno BNB, czyli wydaje mi się, że być może warto się pokusić o taką nagrodę. Sama bym wzięła udział, ale wymyśliłam ten konkurs, więc nie mogę w nim wziąć udziału. Marcin też nie może. Słuchajcie, zapraszacie swoich znajomych na Telegram, zapraszacie znajomych na Binance i rozwiązujecie quiz wiedzy i czytacie artykuły, które codziennie szerujemy na Telegramie. I osoby z największą jakby punktacją w tych różnych
przy tych różnych zadaniach zdobędą nagrody. Zrobimy taką tablicę liderów. Więc myślę, że może warto się o to postarać. Wklejam jeszcze raz linka do konkursu. I tam są opisane zasady w bardzo prosty sposób. No dobra, słuchajcie, no to kończymy. Zapowiem jeszcze tylko, co będzie następne. Nie mamy jeszcze daty, ale kolejny webinar pod koniec maja, początek czerwca, to będzie o Binance Earn, bo bardzo nas dużo o to pytacie. O, aż się ciemno zrobiło. Tak już długo tutaj jesteśmy. Będzie właśnie webinar o Binance Earn, bo daliście nam znać właśnie w formularzu, że to jest produkt Binance, który was bardzo interesuje. Więc przygotujemy dla was. Opowiemy, jak to działa już w praktyce, także śledźcie Telegram, śledźcie naszą stronę na Facebooku i, no i bądźmy w kontakcie, tak, bo wtedy myślę i dla was, i dla nas będzie to fajne, że możemy wam coś tutaj podpowiedzieć z tych funkcjonalności, które macie często pod nosem, a po prostu tego nie wiecie. Dobra. Ja dziękuję bardzo Marcinowi za ten ciekawy wykład. On zostanie zachowany po wsze czasy na Facebooku i na YouTubie. Cieszę się. Pozdrawiam po wsze czasy. Tak. Dobra, pa wszystkim. Cześć, na razie, hej.